dużą czujność zachowali polscy siatkarze w meczu z Egiptem, choć teoretycznie to rywal bardzo słaby w porównaniu z innymi. To jednak sprawił wiele kłopotów, zwłaszcza w pierwszym secie, kiedy Polacy gonili wynik. Trudno było im odrobić 3 punkty straty. No w rezultacie się udało i ten udany finisz w pierwszej partii spowodował, że przeniosło się to na kolejne. Mecz z Egiptem myślę, że nie warto długo o nim mówić, bo w perspektywie mamy pojedynki z 3 najsilniejszymi drużynami tego turnieju, a więc z Włochami, Rosją i Brazylią. Ten pierwszy będzie szczególnie ważny, bo jeśli go wygramy, to już na pewno mamy podium Pucharu Świata, mamy zapewniony awans na Igrzyska Olimpijskie, ale z Włochami przypomnę, że Polakom ostatnio nie szło. Nie szło też z Brazylijczykami. Ja myślę, że to jest tak przełomowy turniej, tak świetnie rozpoczęty przez naszą reprezentację, że tym razem będzie na plus, zarówno z jednymi, drugimi, być może także z Rosją, choć to spotkanie może już o niczym nie decydować, bo obie drużyny będą miały awans w kieszeni. Być może będzie to mecz o pierwsze miejsce. Dużo dylematów ma trener Andrea Anastasi, zwłaszcza po dzisiejszym meczu. Myślę, że tym kluczowym jest kto zagra na pozycji rozgrywającego, bo jeśli jeszcze przed turniejem mówiliśmy, że Paweł Zagumny, jego pozycja no, nie podlega żadnej dyskusji, tak teraz trzeba się zastanowić, czy aby nie Łukasz Żygadło. Podoba mi się to, bo Anastasi jest facetem, który nie uznaje świętości, a za świętość przecież uchodzi Paweł Zagumny, najlepszy rozgrywający świata. Tu, kiedy nie jest w dobrej dyspozycji, stoi w kwadracie dla rezerwowych, wchodzi Żygadło i on ciągnie drużynę. Myślę, że to spory dylemat dla szkoleniowca właśnie, ale każdy chciałby mieć takie kłopoty. Włosi wygrali dziś z Argentyną 3-1. Włosi także no, prą do tego, żeby zająć miejsce na podium, ale wśród tych 4 drużyn, które są faworytami, tylko 3 miejsca. Ktoś musi odpaść i sądzę, że będą to Włosi i sądzę, że to właśnie Polacy pozbawią ich tej szansy. Oby tak było, a to, że Polska zajmie miejsce na podium i awansuje na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, jestem absolutnie pewien.